No ja już go mam na pace, no i jestem w sumie gotowy. Hello, hello, hello! Witam was serdecznie. Rafał patrzy się w genialnym programie Black Volga. Witam was, kochani. Great car, great place, great atmosfera. Drugi odcinek Czarnej Wołgi, drugi sezon. Dzisiaj wspaniały samochód, ciężki, wielki. Jesteśmy gotowi stanąć nawet na środku torów, bo się nie boimy. Ford F-350, 350 by America. Great car. What is this? No problem. Oh, nie. Oh my gosh, oh my gosh, one moment, okay, oh my fucking gosh, what's wrong with, what? Szanowni Państwo, mili widzowie, wybrałem miejsce na test tego samochodu. Pojedziemy sobie do naszego ulubionego Zgierza. Jedziemy do Zgierza. Samochód to Ford F-350 Super Duty. Auto ponad 6 metrów długości, z tyłu na bliźniakach. Pojemność silnika 6,7 litra w dieselku, oczywiście uturbiony, 450 koni mechanicznych, ponad 1200 N momentu obrotowego. Może pociągnąć chyba naczepę taką, jak tiry ciągają. Wszystkie manewry wykonywane tym samochodem na jakichś parkingach, ciasnych, małych przestrzeniach, to jest wachlowanie kierownicą. Myślałem, że G-klasą się ciężko jeździ po parkingach, ale myliłem się. Tutaj trzeba cały czas uważać, po pierwsze, żeby kogoś właśnie nie rozmaślić, jak teraz pani tutaj sobie dziumdzia coś, czereśnie. Trzeba cały czas uważać, patrzeć w te olbrzymie lusterka, szczególnie w to dolne lusterko, takie trochę mi przypomina to te lusterka, które się mocowało kiedyś w auto, pewnie się mocuje do dzisiaj, tylko że prawa jazdy to już dla mnie czas przeszły. Kiedyś się mocowało przy tych auto, w L-kach, w tych samochodach, w autoszkołach. Tutaj są takie na dole, które pokazują przestrzeń przy tej tylnej osi, którą można zgarnąć tak naprawdę drugi samochód przy ciasnym wyjeździe. Nie wiem, jak dobrze słychać to, że przy prawie każdym ruszeniu cały czas kontrola trakcji pracuje nad tym, żeby tylna oś nie mieliła opon, a i tak mieli, bo za każdym razem, jak wysiadam z tego samochodu i idę do tyłu, to czuć ten przyjemny zapaszek spalonej opony, natomiast oczywiście auto przykuwa uwagę. Natomiast cały czas ten system trakcji kontroluje to, żeby się nie ślizgać. Jeszcze nie jeździłem tym autem w deszczu. Myślę, o, Mustang Bullitt. No ciś, American Dream. Myślisz sobie, co za pojeb w kapeluszu jeździ takim samochodem po Łodzi. No ja sobie jeżdżę i tyle. Bardzo duży zapas mocy i momentu. No da się tutaj wyłączyć kontrolę trakcji,
więc można się tym autem pobawić. 6 metrów jak idzie bokiem, to próbowałem na szutrze, także jest bardzo miło. Samochód w ogóle mamy dzięki uprzejmości właścicielom, tutaj lokowanie produktu firmy Auto USA Online, które notabene mi też sprowadziło samochód mojego SLA Mercedesa 450 z New Jersey, polecam. Firma godna zaufania, można sprowadzać sobie ciekawe furki ze Stanów. Ten samochód też został sprowadzony ze Stanów oczywiście. Historia tego auta jest taka, że został skradziony niestety właścicielowi i jak to powiedział gość, który auto mi wydawał, murzyni go ukradli i zrobili w nim fabrykę amfetaminy. Samochód generalnie chyba jest na miękkim dowodzie teraz. Gdyby był na twardym, to ja nie mógłbym nim legalnie jeździć, ponieważ jest już samochodem ciężarowym. No i jego gabaryty w 100% o tym świadczą. Auto jest wielkie, ledwo mieści się w pasie ruchu. W lusterkach widzę, że jestem na styk, na skraju z liniami białymi, także jesteśmy na krawędzi. No, ML przy tym wygląda jak resorak. Jak gdzieś będzie okazja podjechać, to podjedziemy. Zresztą będzie to fajnie widać w tamtej kamerze. Wszystkie SUV-y robią się malutkie przy tym samochodzie. 6-osobowa kabina. Nie wiem, czy tu jest warto dużo gadać. Znaczy, czy jest warto dużo gadać. Zawsze jest warto gadać o samochodach, ale akurat o takim aucie, bo myślę, że niestety, ale musi być bardzo specyficzny klient, żeby taki samochód sobie kupić w Polsce, no bo co, 6,7 litra spalanie mam przy delikatnej jeździe cały czas, 22 litry na 100 km i to naprawdę nie cisnę tego auta, bo ciśnięcie tego auta kompletnie nie ma sensu, ponieważ VMAX tutaj jest kaganiec założony, to jest 160 km na godzinę. Podróż tym samochodem na autostradzie jest nawet dosyć przyjemna jak na te gabaryty auta. Jest tutaj tempomat, można sobie włączyć tempomat. No i jak się jeździ po europejskich drogach takim samochodem, to jest niepowtarzalny klimat. Człowiek tak naprawdę czuje się, jakby był w Stanach w jakimś tripie. Piosenki amerykańskie, które lecą w radiu w tym samochodzie, brzmią o wiele bardziej amerykańsko niż na przykład Polo, które jedzie przed nami. Zapewne. Co jest urocze w motoryzacji? Za każdym razem myślę, że już nic mnie nie zaskoczy w danym samochodzie i w kolejnym samochodzie, ale jest tutaj na przykład elektryczne przesuwanie pedałów. No ja się wcześniej, jakkolwiek to brzmi, ja się wcześniej nigdy z tym nie spotkałem. Przyciskamy sobie przycisk, pedały się przesuwają. Mamy fajne rozsuwanie lusterek na wypadek, gdybyśmy doczepili przyczepę, a pewnie nieraz ciągało to auto przyczepę. Wciskamy przycisk tutaj przy sterowaniu lusterek i lustereczka robią bzzz, dzięki czemu auto nie ma 2,5 metra, tylko 54 metry szerokości, wtedy już nigdzie nie wjedziemy. Ale one fajnie się składają. No wszystko tutaj jest takie stricte amerykańskie. Zawsze tu jest schowek na okulary. Tutaj muszą być dwa schowki, bo jeden to by było za mało. Gigantyczne uchwyty wyciągane na kubki. Size ewidentnie amerykański. To w ogóle jest gigantyczny schowek. Tu fajnie wchodzi portfel, jakieś tam faktury. Kubki, tu wejdzie spokojnie litrowa butelka, tutaj też. Tutaj ciekawe jest, że, przepraszam za hałasy, że widać, czuć w tym aucie, że to auto jest pod rynek amerykański. Dlaczego? Tutaj to wgłębienie jest idealnie na iPhone'a 5, tego poprzedniego małego. Tu wchodził idealnie iPhone 5, a to był rok produkcji bodajże 2014. Zaraz sprawdzimy. 2014 tu jest? Tak, 2014, więc akurat pewnie w okolicach piątki iPhone'a to było. Ups. To raz, dwa. Tutaj w drzwiach się idealnie mieści MacBook Air. Długo się zastanawiam. Idealnie mieści się tutaj w schowku, w przegródce MacBook Air. Przypadek? Nie sądzę. Wszyscy na MacBooku jadą w Stanach, wszyscy jadą na iPhone'ach, więc to jest na pewno przemyślane. Jest tutaj jakiś symbol Sync Microsoft, ale co tutaj idzie na Microsoftie? Jest też gigantyczny schowek, są wejścia jak takie stare euro
żółty, czerwony i jeszcze jakiś kolor, plus czytnik kart SD, plus 74 wejścia USB. Dodatkowo tutaj takie przełączniki AUX 1, 2, 3, 4, jak w samolocie. Jest jedno urządzenie, które do końca nie wiem do czego służy, ale wydaje mi się, że do ustawiania stopnia wspomagania, hamowania przyczepy. Jest jakiś taki cykcak, plus, minus. Tu mi się wyświetla, wyświetla mi się trailer brake gain. Cholera wie, co to jest. Chyba tak. I można to stopniować o połowę. 0,5, 1,5. Nie wiem. Ktoś, kto pewnie siedzi w takich autach, wie, co to jest i do czego to jest. Pewnie się wygłupiam, że nie wiem, ale ja się nie znam do końca. I nie będę udawał, że się znam, bo to najgorsze, co można zrobić. Nie znać się, a udawać, że się znam. Myślę, że w Stanach to jest taki odpowiednik naszego Fiata Ducato, czy Boxera, czy Jumpera, czyli takiego auta stricte do roboty. I zastanawia mnie wykończenie wnętrza w tym samochodzie, bo rzeczywiście ta deska jest taka... No jest, jeżeli chodzi o wzornictwo, to jest kanciasta jak fryzura detektywa Rutkowskiego, mniej więcej coś takiego. Ale samo wykończenie wnętrza, jeżeli chodzi o barwy, o jasność tego wnętrza, to u nas rzadko się kupuje auta tak w takiej kolorystyce we wnętrzu do jazdy na co dzień normalnie, a nie do roboty. Olbrzymia kierownica, wielka, jak placek, 42 cm średnicy. Wielkie zegary, no wszystko w tym aucie jest wielkie. Wielkie przełączniki. Tym autem wydaje mi się, że też ktoś jeździł postury... Kogo by to powiedzieć, żeby żyjących nie urazić? Maćka Kuronia, czyli wielki. Maciu, nie obraź się, jak patrzysz na nas gdzieś z góry. Kawał chłopa musiało... O! Ale widzicie, jak fajnie czuć dziurki w tym aucie. Bardzo, bardzo przyjemnie. Właśnie to ciekawe, że przejechaliśmy po tym torowisku. Wydawać by się mogło, że przez to, że to auto jest gigantyczne, ma wielkie koła, bliźniaki z tyłu i tak dalej, że będzie pływać po tych dziurach, po tych nierównościach jak amerykańskie samochody. Nie, niestety okazuje się, że bardzo, bardzo sztywne jest w tym aucie, jeżeli nie jest oczywiście dociążone, bo jakby tu wrzucić jakiś sprzęt na kipę, na pakę, to pewnie by się dociążyło i jeździłoby się o wiele, wiele przyjemniej. Natomiast przy pustym samochodzie, mówię tutaj także o paliwie, bo pojemność zbiornika w tym samochodzie wynosi 130 litrów. Zostawiłem prawie 700 zł na jeden wlew. 700! Pojeździłem trochę i w trasie tym autem, i po mieście rzeczywiście no manewrowanie, szukanie miejsc parkingowych to jest coś nieprawdopodobnego, zwłaszcza, że to auto raz, że jest bardzo długie, to jest kompletnie niezwrotne. Ma zwrotność pijanej Magdy Gessler. Jest ciężkie jak najedzona Magda. Pozdrawiam pani Magda. Nie ogląda. Zajada parówki, robi, o, tak bym się zmieściła sobie na kipie. Jest wskaźnik do ładowania turbo. Nie wiem tak naprawdę po jakiego grzyba, ale jest. Ma temperatura oleju, temperatura powietrza, wskaźnik paliwa. Bliżej mu zawsze do literki E niż F, wiadomo. 22 litry aktualnie. Ale bardzo schludnie, bardzo przyjemnie te zegary wyglądają. I powiem wam, że jeżeli miałbym pracować w jakiejś takiej branży, gdzie auto jest do roboty pod tytułem przewozi towary i tak dalej, no to jest klimacik takiego samochodu, jest bardzo przyjemnie. No, przykuwa uwagę na pewno ten samochód, fajnie widać niektóre dzieciaki i też o dziwo kobiety. Dzisiaj jechała dziewczyna Fordem Fiestą i zobaczyła mnie, jak wyjeżdżam z zakrętu i widziałem, że zrobiła coś takiego. Albo ziewała? Nie, chyba była zdziwiona i zszokowana, że może taki duży Ford być. Sam znaczek Forda jest gdzieś takiej wielkości na przodzie, także robi wrachę. Fajne jest to, że niektórzy kierowcy tirów mnie pozdrawiają, nie wiem dlaczego. Czy traktują mnie jak takiego młodszego brata, bo już kilka razy się zdarzyło, że jechał kierowca tira i robił mnie. Cześć! Brachu! Nie, dlaczego. Wajcha od zmiany biegów to jest...
puszczasz, jakbyś puszczał sproty coś. Nie wiem, w jakim stopniu dobrze słuchać dźwięk tego silnika. No tir. Gdzie tym Lexusikiem, dziewczyno, cię zmiażdżę za moment. O, zgierz, ten się położył, kurwa, pod apem. Nie sklepem, tylko Volkswagenem. Dobrze, a ten pan będzie co tutaj, stał tak po prostu? Jesteśmy w zgierzu, mam nadzieję, że widać to w tamtej kamerze. Jaki pojazd jest przed nami? Poczekaj tym Yarisem, bo ja tutaj mam ponad 3 tony, 3200 waży Super Duty Macha, którą widać z góry, tak jak się Lotek, pamiętam, jarał w G-klasie Machą. Tutaj rzeczywiście zarąbiście też widać maskę. W tym lusterku widać miejsce dla pasażerów z tyłu i kawalądek paki. Market odzieżowy, teraz macie wycieczkę również po zgierzu przy okazji. Jak ktoś zna moje żarty, a nie wie, o czym mowa, to proszę bardzo. I no dzień dobry. Z różowa Milka na łańcuchu i można spacerować, no. A jest Lidelek. Proszę bardzo, jakie zabudowania. Urocze. No, jopio się chłopaki na tałpu, jopio się. Co to za korek? Korek w zgerzu, to nie może być. Dobra, ja nie będę stał w korkach, jadę tutaj. Pizzernia. No to this is it, no. Co ja mogę więcej powiedzieć? Podsumowując, jeżeli miałbym jakąś taką robotę fizyczną, ekipy dowożenia, rusztowania, betoniarki i tego typu rzeczy, albo pracował gdzieś na wsi, miał gospodarstwo, to i swoją stację benzynową, to chciałbym taki samochód. Fajny, jest klimat. Rzeczywiście, jak się wsiada do tego auta, tutaj te trzymanki do trzymania, te progi, które ułatwiają wsiadanie. No jest klimat tego samochodu, zarąbisty. No, no tylko, że 21-22 litry, no normalnie spali. Nie chcę mniej spalić. No to ile pali, czym się jeździ na wsi? Busami się jeździ, nie? Chyba. O ile pali bus? 12? Max chyba, nie? Nie wiem, ile kosztuje ubezpieczenie kompletnie takiego samochodu, ile kosztuje cło i tak dalej. Trzeba by zgłębić temat, ale myślę, że też nie mało. Ale mają fantazję. Duży ekran. W ogóle patrząc na to auto z zewnątrz, można by spokojnie stwierdzić, że to jest jakiś tam 2000 rok produkcji. Co ten gość robi? Poczekajcie, bo coś tutaj ten facet robi. I co? Zaprawki robi. Będzie może widać po lewej stronie. Robi zaprawki w fokusie. Nie wiem, czy było to widać. To jest właśnie lakiernictwo w zgarzu te. Co tutaj jest? Co to kurwa jest? Klasztor jakiś opuszczony? Boże. Wyobraźcie sobie być tutaj po zmroku. Samemu. Dobra, ktoś kogoś wkurwiam za mną. Jadę 20 na godzinę i robię sobie wycieczkę krajoznawczą, a ktoś tam za mną kurwami rzuca. Przepraszam, jadę już. No, o czym to ja mówiłem? Skład opału. No, tego typu właśnie miejsca, no. W zgierzu. No, miło w tym zgierzu, miło. Jest przede nami teraz Astra z światłami tylnymi, tak zwany Hella Look. Nie wiem, czy pamiętacie, kiedyś były, Boże, mi się marzyły kiedyś takie, do Civica takie lampy. Ja pierdykam. A w zgierzu teraz moda dopiero na to. Na Hella Looki. Czyli takie światła, takie typu Lexus. Kiedyś w Lexusie jako pierwsze wyszły takie, potem poszła seria tuningowych aut do wszystkich modeli praktycznie, łącznie z Oplem Astrą Classic. No, jeżeli chodzi o wnętrze, no to wszystko jest jak Awaja. Awaja!
Mamy tutaj takie bardzo duże pokrętło, 2H, 4H i 4L. Napęd 2 koła, 4 koła, high i low teren. Bardzo fajnie, olbrzymi kręcioł do świateł. Wszystko, co jest potrzebne. Nie ma tutaj żadnych zbędnych zabawek. Czujniki, słuchajcie, czujniki jazdy do tyłu są. Czujniki parkowania są. Czujniki jazdy do tyłu. Za długo po zgierzu się jeździłem. Co? Czujniki jazdy do tyłu? A? Jest kamera cofania. Także całe kolorowe menu. Tutaj komputer, bardzo miło. Nie ma tutaj co dużo gadać. Sterowanie z kierownicy, wielka kierownica, wielkie fotele, wielkie wnętrze, wielki samochód, a za chwilę wielki gość. Zostańcie ze mną, bo za chwilę Andrzej Wrona, czyli reprezentant Polski w siatkówce. Zapraszam na część z gościem. Witam Was serdecznie, Czarna Wołga, część z gościem. Dzisiaj moim gościem jest Andrzej Wrona, wielkie cześć. Wielkie cześć. Reprezentant Polski w siatkówce, jeżeli by ktoś śmiał nie wiedzieć. No i co, Andrzeju, spotykamy się. Miałeś, tak jak powiedziałeś, poza kamerami w pewnym momencie duże auto i przestało być duże. A mam malucha. A masz malucha. Mnie zaskoczyłeś, szczerze mówiąc. Jakościowo oczywiście to jest inna klasa, inna liga, ale tak jak zawsze to robimy w Czarnej Wołdze, chciałbym Cię zapytać o taką drogę, którą przeszedłeś motoryzacyjną do tego auta. I chyba wiążące się z tym pytaniem, w którym wieku osiągnąłeś ten Bagatela 2.06, bo pewnie jakoś to się wiąże z samochodami, nie? Nie, no już miałem ten wzrost przed swoim pierwszym samochodem i moje pierwsze auto to był Ford Mondeo. Ford Mondeo wersja Gia, sprowadzony z Niemiec. Mój tato pojechał, bo ja akurat nie mogłem, bo trenowałem wtedy w Częstochowie. Przywiózł mi, to chyba był 2002 rocznik, ale taka fajna wersja, manual oczywiście. Jego żywot się skończył tak, że kiedyś jechałem na mecz i tuż przed halą coś mi nagle tam strzeliło w środku i... Jakby, ale w samochodzie. W samochodzie i wiesz, habemus papam, biały dym dookoła, wjechałem kibiców zaczadziłem, chłopaków z drużyny zaczadziłem, więc była kupa śmiechu. No już potem za bardzo nie jeździł. Ale wiadomo, co tam się stało? No turbina poszła, w taki gruby wiór, plus tam jeszcze jakieś koło dwumasowe, dużo tego było. Jakby naprawa kosztowałaby więcej niż auto, więc nie było sensu, ale jakby zamierzenie było takie, żeby kupić sobie na pierwsze auto duży samochód, że jak go gdzieś tam przytrzesz. Jak się będę uczył jeździć to i go przytrę, to nie będzie szkoda. A też mój tato mi wykupił zaraz po tym, jak zdałem prawo jazdy, taki kurs tam wychodzenia z poślizgów. Są takie rzeczy. Co ty mówisz? W Warszawie na Bemowie chyba. Aha. Szkoła jazdy jednej marki samochodu. Nie wiem, czy możemy mówić. No możemy chyba. Szkoła jazdy Renault, wtedy to było 13 lat temu. I spędziłem cały dzień na lotnisku. I no fajne, bo na przykład jeździ się taką Renówką, która ma z tyłu te troleje, takie jak w wózkach sklepowych. Fajne doświadczenie, hamuje się na mokrym z ABS-em, bez ABS-u, z dużych prędkości. No takie rzeczy, które potem normalnie się dzieją czasami na drodze, a tam po prostu jest ich kilkanaście powtórzeń się robi, żeby wiedzieć, jak się zachowywać. No raz mi się przydało to później. No właśnie miałem zapytać. Raz mi się przydało później w zimie, wracając z Sylwestra, gdzieś tam okolice Wrocławia i rzeczywiście gdyby nie tamten kurs, to pewnie bym zaczął hamować i próbował, poszłoby. Gdzieś tam bym poszedł w las, a tak to dodałem gazu i wyprowadziłem auto z poślizgu. Także polecam generalnie wszystkim rodzicom i tym, którzy zdają prawo jazdy, to żeby pierwsze co zrobić, to pójść na taki kurs, bo może kiedyś uratować życie. A nie driftować pod Lidlem, tylko... Także uczymy też przy okazji. Ale powiem Ci, że pierwszy raz mi się zdarzyło usłyszeć, że ktoś mówi, że jest na takim kursie, że był. No ale Warszawa, no wiadomo, tu się inaczej żyje, to jest inny świat. No, ale dobrze. Ale nie, ale widocznie jest to przydatne, no pewnie, że tak. Tak, więc polecam. No i co, drugie auto... ja tak trochę zmieniałem auta, jak zmieniałem kluby. Oczywiście to się wiązało też z kontraktami gdzieś tam kolejnymi. Co 3 lata. Więc następne auto to było Audi A4 w kombi. Mhm. To było 2007 czy 2008 rocznik. No to oczywiście to były moje lata młodzieżowe, więc okleiłem go na czarny mat. Szkoda mi było trochę hajsu na ładne czarne felgi, to oddałem felgi do takiego jakby tam piaskowania i zabarwiania na czarno. No i to mój pierwszy automat, więc też super, 3 litry, więc też to szło i to już kupowałem gdzieś tam też
second handu tak zwanego, też z Wrocławia. Dalej zresztą ten samochód jest u mnie w rodzinie, bo moja mama nim jeździ, więc wyobraź sobie, jak moja mama jedzie przez Warszawę czarną matową A4, czarne szyby oczywiście, czarne felgi. Aha. I mówi czasami, że stoi na światłach i tam ludzie patrzą i chcą się ścigać, bo tak, albo śmieją się z niej po prostu, że jakaś, wiesz, babeczka z mafii, tak? Że kobiety mafii jeżdżą po Warszawie, moja mama jeździ czarną matową A4. Kolejne auto to takie spełnienie mojego dziecięcego marzenia, bo zawsze mi się marzyło, że stwierdziłem, że kiedyś będzie mnie stać, to chcę mieć AMG jakiekolwiek. Mhm. I udało mi się to marzenie spełnić. To było CLA45 AMG. W jakim kolorze? Też czarny, w tej wersji Edition One, czyli aha, to jest ta, która przez pierwszy rok tylko wychodziła tego auta, więc miała czerwone. To musiał być dobry kontrakt, jak poszedłeś na AMG. Czerwone jakby obramówki wokół grilla, czerwone paski takie na lusterkach z boku. To było piękne auto. No i to było takie auto do szybkiej. Ile szybkiej, tam było pod 400 koni z tego co tam było? To jest dwulitrowy 360 koni. To jest jakby wtedy to było najwięcej koni jakby z litra w silniku jakby seryjnie produkowane. No ale tak jak gadaliśmy poza kamerami, to mnie zszokowało, że w CLA się normalnie mieściłeś, bo to jest ten mały sedan, tak? To jest ten mały sedan, ale fotel nie miałem odsuniętego do końca fotela, bo no byłoby za daleko, ja wiem, że powinienem jakby palce baletnicy, tak? I sięgać, ale musiałem go trochę przesunąć do przodu, bo było za daleko, także spokojnie, jakby ktoś ma ponad 2 metry i się zastanawia, to się zmieści. A na wysokość mogły na wysokość, tak. No miałem szyber dach też, więc jakby co, to można było, można było otworzyć, ale mieściłem się. Fajną opcją było to, że tam każdy silnik jest podpisany, jakby masz podpis mechanika, inżyniera, który go składał, więc to też taki bajer. No już niestety go się pozbyłem. Trzy lata minęły i stwierdziłem, że już te kości nie te, żeby jeszcze pograć te 5 lat, to nie może mnie tak cały czas trząść po wertepach i tylko zrywy co chwila, jeżeli chodzi o przyspieszenie, bo naprawdę tam to auto miało chyba 4-6 do setki. Także to... O i tak, to jest przyjemność. No i ten piękny dźwięk sportowego wydechu, który strzela, to jest charakterystyczny chyba dla tych Mercedesów AMG, jak tego gdzieś słyszę, ten dźwięk, to od razu wiadomo, że to jest Mercedes. Także miałem duży sentyment, no kochałem to auto bardzo, ale już poszło pod młotek, w sensie sprzedane, nie, że skasowałem. Sprzedałem, no i to jest moje czwarte auto. Ale to jest ciekawa przesiadka z CLA, no bo to nie masz takiego niedoboru mocy, że ci brakuje jednak? No czasami tak, ale już też się złapałem na tym, że te ostatnie miesiące w Mercedesie to już aż tak bardzo nie korzystałem z tego. Aha. Jeszcze jak jeździłem na trasie, no to rzeczywiście ta moc się przydaje, szczególnie przy wyprzedzaniu. Wtedy mieszkałem w Bełchatowie, grałem w Bełchatowie, więc tą trasę Warszawa-Bełchatów dosyć dużo razy pokonywałem w miesiącu. Więc to jest super bezpieczne auto, jeżeli chodzi o trasę, szczególnie gdzieś tam, jak masz jedną pasmówkę i musisz wyprzedzać. A już tą końcówkę, no to nie korzystałem w ogóle, znaczy w ogóle, no nie korzystałem aż tak bardzo, jak mieszkałem w Warszawie, bo to jednak korki. Nie ma nawet gdzie. Nie ma nawet gdzie za bardzo, no trzeba było wyjechać poza, żeby sobie poszaleć. Albo na tor, może nawet taki jak tutaj. A tu ile masz koni? Tu mam 272, to jest ten mocniejszy 3-litrowy diesel, turbo diesel. No wbiłem się strasznie z myślami, czy nie wziąć SQ7, ale no nie po to jakby rezygnuję z takiego auta do zapierdzielania. Aha. Nazwijmy to, żeby na jakby kolejne, zmieniam na kolejne, które ma być wygodne, komfortowe, duże, żeby mieć znowu silnik, który po prostu będzie mnie kusił, tylko żeby gdzieś tam... Aha. A nie miałeś jakichś przygód przez te osiągi w tym CLA? Jakiś mandacik? Jakieś jeszcze jedno prawo jazdy? Nie, no miałem parę, nie, prawo jazdy nigdy nie straciłem, ale rzeczywiście parę razy mnie zatrzymali, ja zawsze woziłem koszulki klubowe w bagażniku. Aha, jako łapówkę przygotowaną. Tak, jakieś tam bilety mi się zdarzyło załatwić nawet. Aha. Na mecze. Nie wiem, czy możemy o tym mówić w ogóle. To ty mi powiedz. Będą mnie ścigać. Ale nie, no dostałem parę mandatów w życiu, ale nigdy nie straciłem prawa jazdy. Aha. Nigdy nie miałem wypadku żadnego. Nie miałeś nic? Zero? Zero. To znaczy takiego, nie mówię jakieś tam stłuszce, nie wiem, że było za ślisko na osiedlu i po prostu się stuknęliśmy no lekko. No tak, no nie mówiłem tam takich. Z sąsiadem. Ale takiego poważnego wypadku nigdy nie miałem. Ja, jeżeli już korzystałem z tej mocy w tych samochodach,
to tam, gdzie można. W sensie, no, gdzieś tam na autostradzie, na takich bezpiecznych drogach i ja nigdy nie wyprzedzałem, nie wiem, gdzieś tam na zakrętach, na trzeciego, tylko jak można. Rozsądny człowiek. Rozsądny człowiek, wiesz, rozsądny kierowca, no i fajnie. Nie ma co chyba, no. A jaki kolor był Tesla? Bo ja pytałem. Ja jestem fanem, pytałem. Dla mnie samochód musi być czarny, no. Więc ja miałem czarne samochody, jak nie miałem czarnego, to go okleiłem na czarny mat. więc a mama nie chciała Tesla przechwycić, bo... Wiesz co, no jeździła parę razy, bo tam jej gdzieś zostawiałem, no to też jej się podobało. Ja mam bardzo lubię jeździć samochodem i jest bardzo dobrym kierowcą. Nie, no ona jest, lubi tą A4-kę. Aha. Ona jest złota w ogóle pod spodem, także może... Czyli jak otworzę drzwi, to... To widać, że jest tak, ale to jest ten taki bardzo, bardzo ładny złoty, taki podchodzący do jakichś takich, no nie wiem, czy miedziany, bardziej tak można powiedzieć. Okej, okay. Czyli no, cztery fury. Także cztery fury, tam, te mam od roku, ponad trochę. Jestem bardzo zadowolony. No a ten temat jeżdżenia, który poruszaliśmy wcześniej, jeżdżenia z kierowcą, bo wiem, że miałeś okazję kilka razy tam poznajomości, niepoznajomości, ale jeździć z kierowcą. Co o tym myślisz, żeby w ogóle podróżować? Chociaż ty masz tutaj wszystko na miejscu tak naprawdę, nie? Ja mam wszystko na miejscu. Teraz jak mi się zdarza gdzieś tam jeździć z kierowcą, to na jakieś eventy, na które jestem zapraszany i z reguły to organizator zapewnia transport i jak jest to jakaś tam dłuższa trasa, to nie chce mi się po prostu, nie wiem, między treningami albo między dniami treningowymi, jak mam dzień wolny, nie chce mi się jeździć. A mam kolegę, który ma firmę, nie wiem, czy możemy zrobić dobrze koledze, oczywiście. VIP Force One i to są takie luksusowe przewozy VIP i ma Maybacha. No i ostatnio miałem okazję jechać właśnie tym Maybachem do Szczecina z kierowcą, także normalnie mogłem sobie wyprostować nogi, fotel jak w samolocie w biznes klasie, rozkłada się nie na płasko, co prawda niestety, ale jest to fajne przeżycie, że można sobie takim autem telewizja. Ale zwróćcie uwagę, z jakim namaszczeniem wysoki człowiek mówi, mogłem sobie rozprostować nogi. Nie, no stary, wiesz, u mnie tak, wszystkie podróże samolotem. No, no właśnie, to jest Ryanair, jakiś tam odpada. Ryanair czy coś, no to tak, dobrze, że jak gdzieś tam latamy z reprezentacją, ja już teraz trochę mniej, ale jak chłopaki latają, no to zawsze na te dłuższe trasy jest biznes. No bo inaczej się nie da po prostu wytrzymać, tak? No, niektóre linie mają naprawdę aż tak mało miejsca, że nie można, już nie mówię o tym, żeby siedzieć wygodnie, ale po prostu, żeby wsunąć nogi na prosto przed siebie, tylko trzeba gdzieś tam. Ja mam 1,87 m i w normalnym samolocie, z reguły w tej normalnej ekonomicznej klasie, no dotykam cały czas kolanami o ten poprzedzający fotel, ale jak jeszcze ktoś się przed tobą położy, to ty możesz umyć mu komuś głowę. W tym Maybachu jest nawet tak, że pod tym, to przednie siedzenie jest taki w ogóle przycisk, który pokazuje... Katapultuje kierowcę. Nie katapultuje, pokazuje tę pozycję taką, to jest najbardziej wygodną. I jak się go wciska, to pod przednim fotelem się wysuwa taki podnóżek w ogóle, żeby sobie, wiesz, nogi położyć, żeby nie leżały na dywaniku, tylko opierasz sobie po prostu nogi o fotel, więc no jest to fajna opcja. Trochę się ludzie dziwnie patrzyli, jak na Runmageddon wjechałem Maybachem. A powiedz mi, bo tak często jest ten świat piłki nożnej i siatkówki porównywany i teraz mi się przypomina taka sytuacja, gdzieś widziałem krótki filmik, gdzieś piłkarze lądowali helikopterem gdzieś pod hotelem, na jakiejś szkole. Nie mieliście jakieś takie akcje, że gdzieś tam was... No, Arłamowa zresztą, to chyba Lewy tam leciał. Tak? Coś takiego, no. Mieliście takie historie, że was gdzieś tam musieli dotransportować? Znaczy, helikopterem nie, ale kiedyś z Karolem Kłosem po treningu w Bełchatowie musieliśmy się bardzo szybko znaleźć na Narodowym, na jakiejś gali wręczenia nagród. I mieliśmy na to troszkę ponad godzinę i podstawili nam kierowcę BMW 7, który kiedyś jeździł w Borze, więc taki naprawdę wyszkolony kierowca, były kierowca rządowy, który woził najważniejsze osoby w państwie. No i on nas przewiózł tak z tego Bełchatowa, jeszcze wtedy aż tak tyle, jakby tak taki długi odcinek tej autostrady nie był dostępny, to przewiózł nas tak w deszczu, że ja nigdy z nikim nie jeździłem, kto tak prowadzi samochód, w sensie tak dobrze, tak pewnie, tak szybko, ale tak bezpiecznie. No cały czas gdzieś tam na trzeciego, jakby nie było momentu, żebyśmy kogoś nie wyprzedzali albo żebyśmy po prostu jechali za jakimś autem, tylko chowaliśmy się, wysuwaliśmy się non-stop, ale z drugiej strony czuliśmy się naprawdę bezpiecznie. No jakby wysiedliśmy po tym, to naprawdę uścisnęliśmy dłoń temu kierowcy, mówimy, że szacun stary, bo no masz umiejętności takie, że robi to niesamowite wrażenie. Fajnie, fajnie. No i co, zobacz, zorganizowałem na dzisiejszy odcinek taką maliznę. No właśnie, się zastanawiałem, czym ty możesz przyjechać. Jak zaprosiłem Andrzeja do odcinka, to Andrzej powiedział tylko, żebym się zmieścił. Tylko, żebym się zmieścił, no i proszę bardzo. F350 Super Duty, czyli super cło w wolnym tłumaczeniu. I tak to wygląda, no co?
No ja zmalała Kuziutewa, co jestem za to. No wiesz, jak to wygląda, mówię, śmiesznie, nie? Nie, no, to śmiesznie wygląda. Nie, no jest kawał krowy. No ale jest to taki typowy amerykański duży samochód, nie? Dla nich to taki rozmiar to jest w ogóle standard. Dokładnie. Tam są jeszcze większe pewnie, ale no to jest już taki mały tir. No. Dokładnie, mały tir. 6 osób się mieści do środka, zaraz się nim przejedziemy, ale zanim to jeszcze byśmy obejrzeli, mamy taką tradycję, że zawsze oglądamy auto gościa. Sprzątałeś specjalnie? No muszę się przyznać, też mam właśnie drugiego kolegę, który zabiera auta do siebie, czyści. LS Detailing się nazywa, to jak już robimy reklamy, nie reklamuję, bo wiesz co, bo ja LSD, a to już trzeba się jego pytać, ale wiesz co, dlaczego mówię o tym, dlaczego go chcę zareklamować, bo ja wczoraj wieczorem tak sobie siedzę i mówię, o kurwa, przecież ja jutro mam ten program, a mam auto po prostu takie brudne jak wy po tym offroadzie. Jak my po Zakopaniu, tak. Albo jeszcze bardziej. No i do niego gdzieś tam napisałem wieczorem i on sprzed telewizora się zerwał, przyjechał, zabrał moje auto, a on też nakłada powłoki tam wszystkie ceramiczne, aha, więc mi nakładał, to dużo łatwiej się go teraz czyści. Aha. I nawet jak gdzieś tam jest deszcz, nie wiem, czy ty masz u siebie w samochodzie takie powłoki, nie wiem, na szyby nałożone, mam, że... Andrzeju, mam. No właśnie takie, dlatego mówię, niewidzialna wycieraczka to się niewidzialna nazywa. Wycieraczka jest i super... Wrażenie takiej tłustej szyby, tak, nie? Tak, super, super sprawa, więc on to też robi. Zabrał mi auto wczoraj, dzisiaj mi je przywiózł, także... Proszę bardzo, czyściutki, no, w środku też, pachnie cytrynką, także aż w nosie kręci. Chcesz z przodu czy z tyłu, jak dzieci? A to od początku. Ja jestem, wiesz, maniakiem, więc ja lubię sobie podotykać, po no fajne skórki. Ekranik, a tu wysuwać się ekran? Tak, wysuwa się ekran, ale można go też chować w trakcie jazdy. A widzę, że masz ten dotykowy touchpad i niektórych ludzi to denerwuje. Wiesz jak co? To działa? Wygodnie bardzo jest, jak wpisujesz, nie wiem, adres albo chcesz do kogoś zadzwonić i wpisujesz po prostu intuicyjnie, nawet nie muszę się patrzeć na niego, tylko piszę sobie tak jak wiesz, okay, na tablecie palcem litery i no, mi to jakby nawet LSD Detailing ma swoje... LSD, no czujesz jak pachnie zaraz cytrynką na całym torze wyścigu przecież. Pięknie. A nie miałeś tak, że jakby ja nowe auto jak kupiłem pierwszy raz w życiu, to mam manię taką, żeby właśnie czegoś tego nie wieszać, żeby jak najdłużej ja też nie, no to ja pierwszy tam parę miesięcy, no to rzeczywiście zabraniałem w ogóle cokolwiek tutaj w porazie. No ten zapach jest fenomenalny. Raz mi właśnie Sebastian ten z tej firmy włożył jakiś tam zapach malinowy, ja weź to, teraz wyrzuciłem to po prostu, wiesz. Bo ja uwielbiam ten zapach skóry i nowości. To teraz już nowością aż tak bardzo nie pachnie, ale... Aha. No ale te pikowane skóry są no mi się piękne. One są takie trochę jak w Bentleyu są takie skóry. Dokładnie miałem to powiedzieć. Nie? Ostatnio Bentleyem jeździłem tak, i więc, nie swoim. Więc mi się skojarzy, jeżeli tak nie możesz mieć Bentleya, to chcesz skóry z Bentleya do Audi włożyć. Słuchaj, ale nie wiem, czy chciałbyś mieć Bentleya na co dzień tak naprawdę. No nawet nie wiem, czy się bym zmieścił, nie wiem, ty jechałeś, no to pewnie... Zmieściłbyś się, 100%, tak, tak, tak oczywiście, tylko że no jakby, no nie o Bentleyu dzisiaj, ale to może potem ci powiem, taki auto tak naprawdę trochę nijakie, bo ani nie jest sportowe, ani nie jest limuzyną, okay. Ma osiągi auta sportowego i takie auto dla pana wydaje mi się w kaszkiecie, który ma kilka, aha, biznesów. Ma fajeczkę i sobie jedzie zobaczyć, wiecie, jak mu knajpa w Sopocie się kręci, nie? No tak. Tak mi pasuje właśnie do gościa, który ma 5 dych. To nie dla mnie. No ja jestem bardzo zadowolony z tego auta. Strasznie mi się podoba to pneumatyczne zawieszenie, które możesz sobie sterować, wiesz, jak jadę na autostradę, to daje na dynamic. Mhm. On się wtedy obniża, jest sztywniejszy, mhm, a jak tak jeżdżę tutaj po trawie na przykład, to daje do góry na komfort, na offroad można dać, także to jest super, super sprawa. Oczywiście jak się zepsuje, to pewnie to jest, na razie odpukać się nie zepsuło. Ale nie będziesz się tym martwił, zanim on się zepsuje, to ty już zmienisz. No ale to jest fajny... Bardzo fajny Alcantara to jest, nie? Tak, no też były jakieś tam różne opcje jeszcze lepsze, ale stwierdziłem, że nie chciałem przesadzać też aż za bardzo. Aha. Tak optymalnie chyba. Nie jest przesadzony, ale ten kolor skóry i ten model foteli mi się bardzo, bardzo podobał i od razu wiedziałem, że chcę to, w ogóle się nie zastanawiałem. I jeszcze za tobą jest ktoś w stanie się zmieścić, prawda? I za mną właśnie to jest to, bo jak byłem gadaliśmy o tym, że w Mercedesie, tym poprzednim, w tym CLA, no to było siedzenie praktycznie moje odsunięte do samego fotela tylniego, a tutaj zobacz, tutaj ja mogę... Fotel jest pode mnie, więc ja siedzę i się mieści. I w miarę komfortowo i na prosto, tak? Więc a, to... Bose, teraz zobaczyłem. Gra ładnie? Gra ładnie. Fajnie.
I teraz bardzo ważna rzecz, tak. Czyli wozidełko dla psa. Tak, Wiesia. Chodźmy z drugiej strony, bo jak się nazywa pies? Wiesia. Wieśka! No nie obserwujesz Wieśki na Instagramie, ona ma 50 tysięcy followersów. Tak? Tak? O Jezu, to ja muszę zacząć. A czemu ma tyle followersów? No bo ona gada, w sensie Zośka. Wieśka, obserwujcie Wieśkę. Moja narzeczona gada, robi dubbing do niej i dialogi, więc polecam. Aha, znaczy bardziej znam z Instagrama twoją teściową chyba, która robi fajne unboxingi. Ale to widzę, że cała rodzina w Instagram. Cała rodzina w Instagram, wiesz. No. Wieśka ma 50 tysięcy followersów i jeździ w takim pudełku tutaj. Ale ona od razu, jak otwiera mi tamte drzwi, mówię, dawaj do pudełka, ona, wiesz, nawet nie chodzi, nie idzie po fotelu, tylko idzie po podłodze, wskakuje, żeby nie drapać tapicerki, także jest szkolona do dbania o samochód. No i super. Bardzo no. Fajna rzecz i chyba też bezpieczna dla psa, nie? Jak tak, taki... no jakby co gdzieś tam, no wiesz, jak, szczególnie przy zakrętach, no nie wypadnie, no bo jest obudowana dookoła, tak? Chociaż jakby wypadła i twoja dziewczyna by, narzeczona, przepraszam, ją dubbingowała, mogło być dosyć śmiesznie. A to się otworzy, AdBlue jest? Nie otworzy się. Jest AdBlue, otworzy się. Dobra. A ja nie chcę tak mocno, bo to wiesz. Jest AdBlue. Ty, ale ten lakier, tak teraz jak patrzę pod słońce, to on jest taki mieni. No taki nawet podchodzi pod taki granat trochę, tak, nie? Tak, taki tak, jak słońce ostro przyświeci, fajne. Ale jest czarny, przynajmniej tak miał być. Ale fajnie się mieni jak jakiś taki brokacik. No dobra, to pewnie będzie nic ciekawego, nie będzie, nie? Chociaż, ale tu, kurwa, ten gość po prostu, żeby zawsze wisiało. Ja mu powiedziałem, że jadę do ciebie i on pochował dlatego specjalnie wszędzie. Tam, daj to już mi powiedz nazwę firmy. No, z takich rzeczy w sumie z kokpitu, które teraz dużo ludzi chyba daje, a ja strasznie nie chciałem, to ten wyświetlacz na szybę, nie jak to się nazywa, head up. Strasznie mnie to irytuje. W sensie, tak? Jak ale da się to wyłączyć. Da się to wyłączyć? A w polaryzacyjnych okularach tego nie widać w ogóle. Tak? No. Aha, no to nie wiedziałem. Ale nie chciałem tego brać. Wiem, że teraz dużo ludzi z tego korzysta. A na przykład też coś, czego nie wziąłem tutaj, a mam kumpla, który wcześniej kupił Q7 i to ma, to ten noktowizor, to co ci wyświetla jakby na kokpicie w nocy, szczególnie jak jedziesz, bo mówił, że to nie działa w warunkach, w których najbardziej powinno działać, czyli jak leje, jak jest mgła, to się za bardzo nie sprawdza. Może teraz już to zmienili i jest jakby dokładniejszy, ale wtedy te dwa lata temu, jak gdzieś tam konfigurowałem to auto, to mi odradził. Mój kumpel powiedział, że to raczej nie ma sensu. Czyli jednym słowem, tak jak obserwuję i słucham ciebie, warto kupić auto od ciebie. Bo dbam. No. No, polecam. No. Jeszcze go nie sprzedaję. Myślę, że gdzieś jeszcze z dwa lata co najmniej. Nie pojeżdżę, ale polecam. No. No, chyba wszyscy są zadowoleni, którzy kupili ode mnie samochody. No dobra, fajnie, wiadomo. Ale to taki pierdek, dawaj coś większego. Dokładnie, zobacz co tu jest, zobacz jak tu się wsiada. Pewnie czekaj, w detalu... dawaj od razu od tego, od najważniejszej rzeczy tutaj. Od najważniejszych, no tu jest właśnie, tu jest słuchajcie, wpisuje się kod PIN jak w bankomacie i się dopiero ten samochód otwiera, to jest dezaktywowane przez gościa, który jest... Ale to jest też dobre, bo to jest, wiesz, anty, że tak powiem, drink and drive, tak? Dokładnie. Że podchodzisz i... Jaki PIN? Potem masz puk, a potem już wyrzucasz, a potem także, cię już włamujesz. Także super, nie wsiądziesz po alkoholu, rewelacja. Zajebiste, no, dokładnie. Słuchaj, z ciekawych rzeczy, no jest, widzisz, jakiś grubas pewnie jeździł, bo pękła skóra, ale w środku ta decha, no nawet, nie? No, nie no. Zaraz się przejdzie, bo to wiesz... To jest wyświetlacz, tak, na środku? Tak, dotykowy. To nie są żarty. Jest Sony nagłośnienie, nawet całkiem przyjemnie gra. Zagłusza ten silnik, który ma 6,7 litra. To jest w samochodach amerykańskich, że oni mają tyle tych schowków różnych. Ale jaki, zobacz co tu się dzieje, nie? No ale to jest taki schowek, ale no co tu włożysz? Dokumenty włożysz i ten, bo na przykład u mnie to masz, ja mam taką, możemy nawet pokazać, że możesz sobie, wiesz co, wodę całą dużą gazowaną włożyć, nie? Zobacz, widzisz, masz wyprofilowane. Tak, wyprofilowane no, Europa. Na dużą wodę, a tutaj możesz włożyć... A tutaj, jeżeli chodzi o dużą wodę, to ci powiem, że masz raz tutaj. Zobacz, i tutaj włożysz... Ale to masz, na, wiesz, na szejki, tam tak. Na te i tutaj, małe szejki z tego. A to później ci pokażę. I później tutaj, tu możesz 6 butelek dużej wody włożyć. Znaczy coli, bo to jest zostanę. No tak, no wiadomo. No, jest, to się nazywa ta wersja chyba crew, czyli załoga, czy jak to tam, jak to tłumaczy. Że 6 osób możesz jechać, tak? Ekipa jedzie na budowę, czy mordercy, nie wiadomo. Tutaj, tu wczoraj zostawiłem 700 zł na jedno wlanie. A jaki jest bak? Ile? 130 litrów. No ja mam 80. No,
To jest, tak powiedział nasz operator, żeby ze stanu do stanu się dało przejechać. Wędrują się. No, kipa, nie, która jest w ogóle nieważna. Fajne jest to, że jest na bliźniaku. I teraz powiem ciekawostkę. Normalnie tym autem ja bym też nie mógł jeździć, ponieważ już jest zarejestrowany, już jest na C. Ale jeżeli nie jest zarejestrowany i nie ma jeszcze wbitych wag w dowód, a mamy miękki dowód, to jeszcze można jeździć legalnie. Czyli ja też się mogę przejechać. Możesz się przejechać i się przejedziemy. Oczywiście. Super. No. No to co, FX4 off-road. Dzisiaj nasz off-road się skończył tak, że zawisł ten samochód i... To powinno być FX6 chyba, jak masz 6 tych kół, nie? Słuchaj, bo to jest po tuningu, nalepka jest z tego modelu i w ogóle. Ale zobacz, to jest wygląda jak dołożone, nie? Żeby on się w ogóle mieścił. Bo były też takie na pojedynczym kole z tyłu. Aha. Dobra, ale to jeżeli chodzi o wygląd i tak dalej, to jak w przypadku amerykańskich samochodów niewiele tu można powiedzieć, ale się przejedziemy, nie? No jasne, że tak. No to jedziemy. No to dawaj. Ustaw sobie, jak tam potrzebujesz. Jest duża szansa ściągnąć tą tylną osią coś, nie? Na parkingu zwłaszcza, jak zetniesz. Dobra, a czekaj, a teraz, żeby to lusterko. O, i tak jedziemy teraz najszybciej na autostradę. Dobra. I co? Ja nie wiem, bo tak jeszcze nigdy nie zrobiłem. No, musisz pokombinować tam jakoś pewnie. Ty, no jak ja... O! No nie. Ty, no bez lusterka to będzie lipa. No nie no, poczekaj, to ja pójdę na ciebie. Dobra. Żartowałem, chciałem, żebyś dobra, się Dobra, że dało ci się, kurwa, mnie wkręcić. Chciałem, żebyś się przeszedł. No. Dobra. Dobra. O kurde, to jest jak na taką krowę. To idzie. Wiesz, też wrażenia są na pewno inne, nie? Bo siedzimy wysoko jak... No. Ale słuchaj, ja widzę, że normalnie sobie radzisz, bo z reguły jak ktoś wsiada takiego auta wielkiego, to trochę się czuje skrępowany. A ty co tam na lajcie? Jeździłeś jakimś busem kiedyś? Nie, ale kiedyś takim pick-upem, dużym Toyotą... Hiluxem? Hiluxem jechaliśmy... Było w taką, w takiego tripa po Europie 2 lata temu. Ze znajomymi, czekaj teraz, w które lusterko mam patrzeć? Mam dwa. Bo są dwa. Słuchaj, no, dobra. Tak jest gitara. No. Oni uważają. Dokładnie, żeby nie stracili przodu. No i Hiluxem pojechaliśmy z Rzeszowa. Kierunek ci cały czas jest. Z Rzeszowa przez Czechy, nie, przez Słowację, Węgry, Serbię. Do Czarnogóry, tam do Budweńskiej Rivery i potem wracaliśmy przez Chorwację, przez Słowenię, Austrię i takim Hiluxem właśnie zapakowanie, wiesz, cała paka zapakowana bagażami. Cała paka zapakowana. Cała paka zapakowana. Jak to tak. No i co? Ale fajna przygoda. To ile osób? 4. 4 osoby. No fajnie. No to taki trochę większy Hilux. No. Trochę większy. No bo jest tym sens, że tak powiem, jechać na autostradę? Powiem ci tak, no 160 możesz jechać. No. No czyli wiem, no, ale jakby... jedziemy go testować na autostradę, czy jedziemy go a nie, testować? Nie, a teraz pytasz? Nie, kompletnie nie. Bo nic się nie wydarzy, nie? Będzie tak jak teraz, no, tylko trochę szybciej. No tak. Właśnie myślę, gdzie ten, gdzie tu pojechać. Sens byłoby pojechać do centrum handlowego na parking. To by był, i to nakręcić. To by był sens, no, ale... Zobacz, Emil wygląda jak resorak przy nas. No. Na rodzinę, rzucam te kierunki i one cały czas mi jakby nie ten... No bo, nie... bo jak go pukniesz raz lekko, to on 3 razy zamiga, a jak go dociśniesz mocno, to on miga cały czas, chyba że odbijesz kierownicę. Ja go tak pukam lekko jak u siebie, że tak powiem, i on chyba wskakuje wtedy może za mocno. Okay, raz, dwa. No. Raz jest. Tak powinno to działać. No powiem ci, że komfortowo bardzo. Komfortowo? Tak. No te lusterka nie oddają mi zupełnie odległości, jakby... Nie oddają kompletnie, są bez sensu, nie. Nie mam pojęcia. A nie myślałeś o jakimś takim aucie typu Escalade? Czasami jest wśród sportowców modny taki samochód, nie? No mój... O, kurwa, o dobrze, złożyliśmy lusterka na skrzyżowaniu, dobrze. Czyli musimy jechać teraz cały czas prosto. Ale już się na... Jak to mówiła moja nauczycielka od chemii, naumiałeś się już? Tak. Wiesz co, a teraz tym motorem to ja ci nie zjadę. No chyba, że mogę na trawę tutaj. Żeby cię puścić. O, jakoś się. Mieści się. Mogę mu lusterko złożyć, żeby przejechał. Tak. Wiesz co, Paweł Zagumny, teraz już prezes Polskiej Ligi Siatkówki, miał Escalade'a. Nie wiem, czy dalej ma.
No to chyba taki największe auto, jakie widziałem u siatkarza. Myślę, że najbardziej zbliżone wrażenia z jazdy by były do takiego auta, nie? Hammer, Escalade, coś takiego, no bo ale z tym to porównać. No tak, ale to już naprawdę chyba trzeba być takim freakiem na tym punkcie, żeby mieć takie gigantyczne auto, no bo ja jak sobie pomyślałem, że chcę mieć duże auto, no to właśnie mam duże auto, według mnie. Q7, no. Q7, a jednak takie auto, no wiesz, jakbym miał rancho jakieś pod Warszawą i musiał czasami przewieźć swojego byka gdzieś na zawody, no to... To jest Polski Związek Piłki Siatkowej w ogóle, jakbyś kiedyś chciał. Aha. Nie, jakbym kiedyś chciał zrobić sobie fotkę pod tym. A tu bilety sprzedają? Nie. Nie, do ciebie po prostu. Nie, no po bilety to do mnie, a ja do ciebie po bilety? No słuchaj, zadzwoń, no. No wiesz, jak ty spodek wyprzedajesz, to nie wiem, czy się znajdzie jakiś jeden pojedynczy. A, spokojnie, nawet podwójny, dla narzeczonej też. No i dobrze. Jeszcze jak się nazywa, Wiesia? Wiesia? Jest? A można ze zwierzętami na ten? Słuchaj, no, jak się nie brzydzą żartów o seksie, to można. No i to jest właśnie jeżdżenie po Warszawie w pół do piątej. Nie, no właśnie, no bo my teraz jesteśmy na drodze, którą wyjeżdżają wszyscy z Warszawy, więc może gdzieś tam sobie... A to jak sobie życzysz, no ja jestem otwarty, mamy paliwa pół baku, czyli gdzieś na godzinkę. Tu jest raczej na godzinę paliwo. Teoretycznie powinien raz zawrócić przez ten krawężnik wysoki. To no bez problemu, nie? Nie wiem, czy mamy taki profil skrętu, żeby się wyrobił na pięciu pasach. No wyrobiłby się chyba jakoś, ale... Szybki przyciemnione z boku, jesteśmy nie po prostu... Nas. Tak, no właśnie, rancho to jest pierwsze słowo, jakie się kojarzy ludziom z tym samochodem, rancho. Jak wiesz, no jakbym miał rancho. No jakby wiesz, no kupujesz takie auto, do czego będziesz używał? No musisz mieć coś, co wozić, jakieś brudne rzeczy po prostu, które wrzucasz tam, albo zwierzęta, albo nie wiem. No. Cyganie. No różnie. No ale to się wytnie, bo łabędzie. Nas zablokują. Jakieś brudne rzeczy. Brudne rzeczy, no. No czy jakieś części samochodowe, maszyny rolnicze. No dokładnie. Wiem, no, podpinasz właśnie. Jedziemy może. Ale słuchaj, jakbyś tak... Nie, bo jakoś mi się tak kojarzy, że w Stanach za wszystko wynagrodzenia są lepsze, nie? Za sport chyba też. No tak, no NBA. Nie, no, a siatkówka jak w Stanach nie ma w ogóle? Siatkówki, w ogóle nie ma profesjonalnej ligi siatkówki w Stanach. Nie ma? Nie ma. Ale to teraz mnie zaskoczyłeś, patrz. Oni tam wszyscy grają, wiesz, w koleżach, w liceach i potem ci, którzy są w kadrze narodowej, no to oni grają w Europie najczęściej. No, ci najlepsi grają w Europie, a zjeżdżają się tylko na kadrę do Stanów. No i są tam niedawno zdobyli, znaczy niedawno, no, parę lat temu zdobyli mistrzostwo olimpijskie. Nie? To patrz, jaka ciekawostka, to ja nie wiedziałem. Także nie ma profesjonalnej ligi w Stanach, a dlatego nie ma, że tam są, u nas nie ma jakby czasu na tyle przerw reklamowych, co oni potrzebują. Jakby jest nieatrakcyjna według nich. Dla sponsorów, no bo jak masz, nie wiem, tam akcje w kosza czy w NHL, oni co chwila, jak się ogląda gdzieś tam właśnie NBA, to co chwila jest przerwa reklamowa, a u nas te akcje są tak szybko, jest tam, nie wiem, 7 sekund przerwy między akcją, są tylko 3 sety czasami, więc wiesz, no więc tak. Masz jakby, nie możesz sobie zaplanować halftime show, które potrwa 30 minut. No dokładnie. A u nich wszystko się opiera na tym, tak? Tam ludzie przychodzą na sport, nie wiem, na baseball i siedzisz cały dzień, jest piknik, robisz sobie grilla, sport tam gdzieś jest w tle, a tak naprawdę nikogo to nie interesuje. Chodzi o spędzanie czasu. A mecz siatkówki trwa czasami, wiesz, godzina, 15 minut. Akcję musisz jakby co chwilę, musisz cały czas śledzić, bo możesz przegapić seta, który trwa 20 parę minut. Mhm. Więc dla nich to jest nieatrakcyjne, jeżeli pod względem widowiskowym. No. A ile kosztuje bilet na mecz siatkówki? W zależności pewnie tam od... Zależy od drużyny, zależy, wiesz, z kim gramy. Jakby są, wiem, że są takie jakby pakiety, w sensie pakiety, jakby poziomy... jeżeli chodzi o cenę, w zależności od przeciwnika, no ale chyba między 30 a 50 zł w Warszawie. Tak, optymalnie. Karnet chyba w tym sezonie, z tego co tam widziałem, to 600 zł, że masz na wszystkie mecze, ale my gramy też Ligę Mistrzów, także w tym roku, bo jesteśmy wicemistrzami Polski. I karnet będzie kosztował 600 zł, no ale masz też, wiesz, najlepsze drużyny, masz dodatkowe 3 mecze jakby z drużynami z Europy. A ile pracujesz w roku? Ile masz meczów? W miesiącu może łatwiej to będzie, bardziej obrazowe. No my gramy, tak jak będzie Liga Mistrzów, to gramy środa, sobota, więc jak zakładając, że mamy ile, 4-5 tygodni, no to jest 10 meczów czasami, no powiedzmy za 8 to jest takie... Aha, czyli jest dużo pracy. No jest sporo, no nie jest to NBA. Dlatego też nie płacą jak w NBA, grają 80 kilka spotkań. No ale też u nich kontrola antydopingowa nie istnieje. A u nas tak? No w NBA nie wiesz o tym, że tam generalnie nie mają czegoś takiego jak kontrola antydopingowa. A u nas jesteśmy normalnie pod tym systemem, tym to się WADA nazywa chyba. I musimy podawać jakby swoje miejsca pobytu, żeby w każdej chwili mogła wpaść
z rana. Co ty mówisz? Zapukać kontrolantem. Jak CBŚ. Gleba, badanie! Masz taki, wiesz, machy w dół. Tak. No, ale rzeczywiście tak jest, że mogą sobie zapukać, wiesz, o 7 rano na przykład do mnie do mieszkania i muszę się poddać kontroli. I mogę jakby, jak trzy razy mnie nie będzie w miejscu, w którym teoretycznie podałem, że będę, to się liczy jako jakby pozytywny wynik, wiesz, na doping, nie? I wtedy zawieszenie. Restrykcyjne. Tak, bo to znaczy, jakbym uciekał, tak? No dokładnie. No i a jak się może siatkarz dopingować? Znaczy, pewnie tak jak każdy inny sport, no wiesz, na jakieś tam rzeczy na regenerację, na szybszą regenerację, na nie wiem, na jakimś testosteronem, nie wiem tak naprawdę. Powiem ci szczerze, ja się nigdy nie interesowałem tym, bo ja nigdy nic nie wziąłem, tak? Mhm. I jakby nie znam nikogo w siatkówce u nas, znaczy może znam, ale nie wiem, ale nie wydaje mi się. Jakby u nas chyba nikt nie próbował, no to nie jest, wiesz, kolarstwo, gdzie jedziesz 60 na godzinę i z prędkością. No dokładnie, znaczy, że wytężasz na godzinę, przez 3 godziny, wiesz, jeszcze pod górę cały czas z tą samą prędkością i wszyscy się zastanawiają, jak to jest możliwe, że oni są czyści, tak? No dobra, a oprócz spotkań, bo jak kiedyś chodziłem na siłownię w Łodzi i drużyna siatkarek chyba trenowała i to dosyć często miała te treningi, tylko nie wiem oczywiście, jak to jest na takim poziomie profesjonalnym, jak ty grasz i jak to wygląda, jakie treningi jeszcze oprócz tego? Wiesz co, mamy treningi 2 razy dziennie. Dwa razy dziennie? 2 razy dziennie. Zresztą teraz jadę, powiem ci, że tak obrałem kierunek, żebyśmy nie stali w tych korkach, to jadę, przyjedziemy pod moją halą. No pewnie. Myślałem, że pod moją chatą i wysiądziesz pod moją chatą. Po prostu. A już mam dosyć, nudzę się. Dobra, słuchaj, to jest moja chata, jedź sobie dalej sam. I wiesz co, i ten, i wiesz, tutaj też korek, kurde, wszędzie. No dobra, niestety taka pora. Nieważne. My to możemy po trawie jechać albo po ścieżce rowerowej. Słuchaj. Dwa razy dziennie i rano to zazwyczaj jest siłownia albo jakieś tam ćwiczenia takie techniczne typu, nie wiem, obrona albo ćwiczenia zagrywki, a po południu mamy takie już stricte siatkarskie, wiesz, takie zbliżone do tego, co się dzieje na meczu, tak, czy jakieś tam taktyczne rzeczy, już normalnie 6 na 6, więc rano zazwyczaj jest bez skakania, jakaś taka bardziej żmudna praca plus właśnie siłownia co drugi dzień. Ja pierdykam, forma zajebista. No i to jakby taki cykl tygodniowy, jak mamy jeden mecz w tygodniu, co jest teraz coraz rzadziej, no to jest taki, że mamy na przykład 2 treningi poniedziałek, rano siłownia, po południu hala, wtorek na przykład 2 treningi, środa 1, żeby było tak trochę luźniej, czwartek 2, piątek 2 i sobota taki rozruch poranny i po południu mecz. I niedziela wolna. No i tak jedziemy, nie? 10 miesięcy. No to można. Dlatego tam mówiłeś, że wiesz, że cię zaczynam wkurzać tym, że gdzieś tam wrzucałem zdjęcia z wakacji. No, mam 2 miesiące wakacji i staram się je wykorzystać. Ja mam farta i nie farta. No wolałbym być oczywiście w kadrze, no ale nie jestem w kadrze teraz w tym roku, byłem przez chwilę. Ale chłopaki jak są w kadrze, to mają tydzień albo 2 tygodnie wolnego i dalej, nie? Orka niesamowita. Więc u nas jesteśmy chyba jedynym takim sportem, bo nawet piłkarze mają 2 przerwy takie dłuższe po 3 tygodnie. Chyba przerwa jest ta część, runda jesienna, nie? I runda chyba wiosenna w piłce nożnej i mają przerwę, jak są święta, chyba 3 tygodnie, więc mogą sobie też wtedy polecieć na wakacje. A my normalnie gramy, najczęściej jest tak, że gramy 23 grudnia mecz wieczorem, typu, nie wiem, jakimś Lubinie i wracamy, wiesz, w środku nocy, jest Wigilia i ja mam urodziny akurat po świętach 27 grudnia i zazwyczaj wtedy mam treningi, bo 29 jest mecz. Więc moje święta, strasznie dużo pracy. Moje święta trwają, 24 mamy, wiesz, wolne, 25 wolne, 26 już trening, nie? Mhm. No, więc jakby, no ale wiesz, jakby za treningiem też idzie wynik, no a wyniki macie, no. No siatkarze, chyba jeżeli chodzi o sporty drużynowe w Polsce, to nie mają kibic na co narzekać. No tak? Dokładnie. Podwójne, no, mistrzostwo widzisz. Świata, teraz tak, zaraz Igrzyska Olimpijskie, oby kolejny medal, znaczy kolejny, no ostatni był 40 tam chyba parę lat temu z Igrzysk Olimpijskich, więc jest duże ciśnienie na to, żeby znowu zdobyć jakiś krążek. No. Oby się chłopakom udało. No ja też wam tego życzę. Fajnie, ale nie sądziłem, że aż tak dużo pracy, że jak masz mecz wieczorem, to jeszcze rano trening. No tak, no bo mamy rano trening, wiesz, no bo musimy przyjść się porozciągać, trochę poczuć piłkę jakby rano, żeby, wiesz, aha. Niektórzy jeszcze jakieś tam masaże, no to jest taki bardzo, bardzo lajtowy trening. W sensie, no ale jest. Trwa godzinę, no ale musisz przyjechać, musisz się rozgrzać, musisz, wiesz, tam trochę właśnie pozagrywać, przyjmować, poczuć piłkę i... No jeszcze mamy tak, że trenujemy na tej hali, na którą zaraz podjedziemy tutaj, a gramy na torwarze, bo torwar przez to, że właśnie tacy ludzie jakby bukują nam ten torwar bardzo często, to my
to my nie trenujemy tam, no bo tam są koncerty, tam są stand-upy, tam są, wiesz, jakieś, na przykład jest taka waliada, czyli właśnie konie skaczą przez przeszkody, jakieś, nie wiem, Disney on Ice. Wszystko, co więc można. Wszystko, co można, to ten torwar jest zabukowany w przód na 3 lata. No i my musimy tam się zmieścić z meczami, więc my tam nie trenujemy. My gramy tak naprawdę wszystkie mecze na wyjeździe. Trenujemy tutaj zaraz, gdzie będziemy przyjeżdżali obok Areny Ursynów. Więc też musimy mieć ten trening rano na torwarze, żeby trochę poczuć, bo to jednak każda hala... Wiesz, no tobie, ma jakąś energię, tobie nie? Pewnie nie robi różnicy hala, na jakiej grasz. Oj, robi. W sensie, jak mówisz, to no nie wiem, może dźwięk się inaczej rozchodzi, tak? Ale dla nas jest na przykład, są światła na niektórych halach bardziej rażą w oczy, wiesz, jakieś odległości trybun dla rozgrywających. Temperatura sali. No to jest tak, taka, temperatura taka sali w Olsztynie. Atmosferowa, nie? Jest najzimniej, nie wiem, czy na Uranii kiedyś występowałeś w Olsztynie. Grałem, no sprzedałem. A w zimie? Nie, ale no, grałem latem i było jak zimą, więc sobie no wyobrażam, że... w zimie tam jest tak, że wiesz, rękawiczki na rozgrzewkę. Ale nie, poczekaj, graliśmy kiedyś, a w ogóle temperaturę sali mówiłem tak atmosferowo, ale sama temperatura, taka temperatura sensu stricte, to faktycznie też w Uranii zimno. No. Urania jest bardzo zimna. No, w zimie, jak normalnie są treningi, to jest nasza hala, na której trenujemy tutaj. Na co dzień. I ten, i no na Uranii jak w zimę jesteśmy, to takie farelki wielkie rozstawiają. Naprawdę, naprawdę? Po rogach takie, znaczy takie olbrzymie farelki, wiesz, w każdym rogu boiska jest farelka i ja grzeje. Pierdykam, no Rosja. Więc jak się rozgrzewamy, to każdy tylko tam się kładzie jak najbliżej tego, jak najbliżej tej farelki. Jak to się odczepia? A, w sumie, dobra, nie obchodzi mnie to. Pokazuję halę, oczywiście. No, ale śmiesznie jest tak, bo tutaj jest obok liceum, w którym ja zaczynałem trenować siatkówkę i potem na swoje pierwsze treningi chodziłem. I dokument. Macie stację do ładowania samochodów. Jest stacja. Jesteś w uwadze. Jesteś uwaga, Kulisław. No tutaj raczej chyba nie podładujemy tego auta. No raczej nie. Na pewno nie przyczepię w tym samym miejscu, co było, ale trudno. Ale musiałem pokazać halę. No fajnie, czyli tu robisz. Jaki no, objazd. Tak, no więc fajnie, bo historia zatoczyła koło, bo ja tutaj zacząłem grać w siatkówkę, a teraz profesjonalnie gram tutaj, no także... Fajnie, no tak. Jesteś wzruszony czasami, jak jedziesz na trening? Na trening nie. Na trening nie, ale na meczach czasami, albo no najczęściej, no tak, najczęściej jak już jakieś tam, wiesz, medale odbieramy czy coś, no to jest naprawdę wzruszające, bo wiesz, bo ja wiem, ile ja na to pracuję. No właśnie. Tych takich momentów w karierze sportowca, przynajmniej w siatkarze, no ja nie zdobywam medali co tydzień, to jest takich, kiedy stoisz na podium, no to na palcach jednej albo dwóch rąk mogę policzyć przez 20 lat grania w siatkówkę takich dni, że wiesz, że triumfujesz, nie? Że, okay. Że stajesz na tym podium i wiesz, że kurde, ma to sens, a cała reszta to jest takich, że albo dostajesz w dupę na treningu, albo dostajesz w dupę na meczu, bo przegrywasz, albo byłeś bardzo blisko, ale ci się nie udało i wiesz, jakby jakby ludzie trochę tego nie czują, nie? Że że jednak więcej jest tych dni takich słabych, no, że i kryzysowych, a tych takich, że dostajesz medal, czy wznosisz puchar, to jest naprawdę... No dobra, a powiedz mi jeszcze jedną rzecz, bo jesteś, sprawdzałem 8 rok, dobre są informacje na Wikipedii. Dobre, to jesteś 2 lata starszy ode mnie. Jestem 2 lata starszy tak. Od ciebie. I powiedz mi, kiedy się kończy ta kariera? No ja bym chciał tak do 35 roku życia pograć. To chyba jest taki wiek optymalny, że większość sportowców takich zawodowych sobie gra właśnie do 35, 36. No są takie harpagany, które grają do 40. To też zależy od pozycji, nie? Bo niektóre pozycje bardziej cię eksploatują jakby fizycznie. Niektóre mniej, no na mojej... Na środkowej jakieś eksploatuje. Środkowy chyba najwięcej skaczę, bo ja skaczę nawet jak nie dotykam piłki w bloku i skaczę jak nie dotykam piłki. To kolana zostają w cierę. Z kolana, no ja już jestem po operacjach. Wiesz, i kolana, i ręki, także miałem zerwane więzadła w kostce, także sport to zdrowie. Aha. A powiedz mi, jak wyobrażasz sobie to życie już po zawodowym graniu w piłkę, po karierze sportowca, jak to wygląda? Czy znasz w ogóle jakichś siatkarzy, którzy grali i co teraz robią? Wiesz co, no znam sporo, którzy grali. No jedni gdzieś tam pracują w ogóle przy siatkówce w związku, w Polskim Związku Piłki Siatkowej albo w lidze. Inni są trenerami, no ja chyba trenerem nie będę, przynajmniej na razie tak. A dlaczego tak nie? Na to patrzę. Wiesz co, bycie trenerem jest jeszcze chyba cięższe niż bycie zawodnikiem, bo my tylko przychodzimy na treningi i na mecze i tak naprawdę jesteśmy przygotowani, wiesz, na te treningi, kończymy trening, wracam do domu i o tym nie myślę. A trener musi przygotować te treningi, przeanalizować te treningi, musi przygotować taktykę na mecze,
plus nie może się wyładować, nie? No jest jakby, masz taki sam poziom stresu albo i większy, aha, ale nie masz tego, nie masz takiego bezpośredniego wpływu na to, co się dzieje na meczu, nie? No tak. A no niektórzy chłopaki kupują, inwestują w mieszkania na przykład i w trakcie kariery i je potem wynajmują i też z tego trochę żyją. No ja mam taki pomysł, że parę lat temu, już chyba będzie z 7, założyłem spółkę z moim kumplem, z którym kiedyś trenowaliśmy razem w Warszawie i on po liceum poszedł na studia, a ja poszedłem dalej grać. I mamy spółkę informatyczną i robimy różne projekty informatyczne, ale takim głównym jakby projektem naszym jest program do statystyk siatkarskich. Mhm. I robiliśmy go 7 lat praktycznie, no bo jakby każdy mecz sobie tam gdzieś tam leci, są akcje, a z tyłu siedzą panowie z komputerkami, za bandami i piszą jakby kodują akcje, żeby potem trener od razu automatycznie u siebie na tablecie, na ławce miał różne tam statystyki z danego zawodnika, nie wiem, z przyjęcia, z ataku. No dobra, ale oni liczą każde dotknięcie piłki? Każde dotknięcie piłki jest zapisywane jakimś tam specjalnym kodem. No i do tej pory było tak, że był włoski program, który praktycznie miał monopol, jeżeli chodzi o siatkówkę w Europie i wszyscy używali tego programu. Aha. No i myśmy 7 lat temu przy piwie gdzieś tam stwierdzili, że zrobimy polski produkt. Spróbujemy zrobić polski produkt. No i w tym roku już go skończyliśmy go już rok temu, on był w fazie testów gdzieś tam w pierwszej lidze, no i teraz podpisaliśmy kontrakt z Polskim Związkiem Piłki Siatkowej i z Polską Ligą Siatkówki i no to zarobiliście, no to można powiedzieć, że będzie nasz program, tak, z ziemi włoskiej do Polski. Z ziemi włoskiej do Polski, jak się no, patrzy. I nasz program będzie używany w polskiej siatkówce, więc cieszę się, że wiesz, że jakiś tam mój pomysł, który się narodził chory trochę wtedy, wydawałoby się, pomysł w głowie i może zbyt ambitny. Zrealizujesz. Zrealizowaliśmy jakby projekt, no a to, że udało się go sprawdzić, on działa i faktycznie może coś dać polskiej siatkówce, szczególnie młodzieżowej, bo to jakby to był nasz główny cel taki, żeby tym dzieciakom dać jakby taki poziom technologii, jaki do niedawna był tylko na tym poziomie seniorskim dostępny, aha, a my już damy jakby ten program trenerom młodzieżowym i dzięki temu każdy klub młodzieżowy będzie mógł sobie, wiesz, korzystać z takich technologii, które mają zawodowe kluby. No. Okay. Także tym się jaram i to jest takie jakby nasze wspólne dziecko z tym moim przyjacielem, wspólnikiem. No, jaram się tym, że mogę, wiesz, coś dać polskiej siatkówce, dzięki czemu może się uda, nie wiem, znaleźć kolejnych mistrzów świata, mistrzów olimpijskich, którzy gdzieś tam teraz są dzieciakami, tak? A dzięki tym programom i tym statystykom będzie łatwiej ich wyłowić. No jasne, bo to jest... pewnie dużo wnosi, nie, w trening. No tak, no jakby wiesz, w NBA to i w ogóle w tych amerykańskich ligach to się jarają tymi statystykami od zawsze i tam masz, wiesz, nawet każda akcja to możesz sobie sprawdzić wyskok, ile tam kto skoczył, ile... Wszystko jest monitorowane. Statystyki, wiesz, praktycznie sprzed kilkudziesięciu lat kto, nie wiem, rzucał najwięcej trójek, w których momentach meczu i tak dalej. No u nas jakby tymi statystykami aż tak bardzo, oczywiście by są używane już od dawna, ale chyba aż tak bardzo się kibice jeszcze nie jarali. No a teraz będzie, wydaje mi się, że może być bardziej, jakby bardziej one mogą być używane, no szczególnie w tej siatkówce młodzieżowej, bo to nie jest prosta rzecz, takie kodowanie i zazwyczaj to tylko są jakby specjalni skauci, którzy w klubach się tym zajmują, no ale tego się trzeba było nauczyć, bo to było trudne kodowanie. My to uprościliśmy bardzo i na takiej zasadzie, że praktycznie jak ktoś się zna tylko na siatkówce, a zakładamy, że trener młodzieżowy się zna, to będzie w stanie jakby ten program go poprowadzić za rękę i będzie mógł uzyskać takie same statystyki dużo prostszym jakby drogą. I gdzieś tam sobie wieczorami po treningach swoich dzieciaków usiąść i to przeanalizować na własną rękę i uzyskać te same dane, które uzyskują kluby plusligowe. Tak. Czyli to już jest pewne, ten program wchodzi właśnie. A kiedy wchodzi? To już jest pewne. Od tego najbliższego sezonu, czyli 2019-2020. Więc to jest super. A jeżeli chodzi o granie w ogóle na świecie, to pewnie dzięki siatkówce też trochę świata zwiedziłeś, prawda? Tak, no z siatkówką byłem praktycznie na każdym kontynencie. Trochę mało tam było wtedy zwiedzania, no bo my, wiesz, jak jeździmy na mecze, no to zazwyczaj hotel, lotnisko, hotel, hala, hotel, hala, hotel, hala. No zawsze mamy gdzieś tam po meczu mamy jeden dzień taki luźniejszy przed wylotem, no ale to zobaczysz, wiesz, nie wiem, będąc w Rio na przykład i śpiąc przy Copacabanie, ale nie możesz iść się poopalać, no bo to jakiś tam osłabia organizm przed meczem, bo to się tu rozleniwiasz i no tak, i odwadniasz, więc bez sensu.
A już było tak właśnie, że byliśmy, spaliśmy przy Copacabanie, no i był zakaz opalania się. Więc jak to brzmi w ogóle? No, więc jakby wiesz, za dużo przy okazji siatkówki nie zwiedzałem tak typowo, żeby łazić i zwiedzać, no ale gdzieś tam przez szyby autokaru mogłem sobie zobaczyć jakieś piękniejsze miasta na świecie. No ale jakby przez to, że gram w siatkówkę i mam potem takie wakacje typu 2 miesiące jak teraz, no to mogłem zwiedzić, wiesz, tak stricte sobie gdzieś tam pojechać i pozwiedzać świat i byłem w wielu fajnych miejscach, no chociażby, nie wiem, rok temu pojechałem w podróż dookoła świata sam, bo jeszcze nie znałem wtedy mojej narzeczonej. Aktualnej. I po prostu stwierdziłem, że oblecę świat dookoła, może nie w 80 dni, tak jak to było gdzieś tam wcześniej zapisane w książkach, ale zrobiłem to w 21 dni, kupiłem bilet do Londynu do mojego brata, bo on tam mieszka na stałe i od niego poleciałem do Bangkoku. Miałem przyjemność być. I tak naprawdę kupowałem tylko każdy kolejny lot do następnej destynacji. Jak mi się gdzieś podobało, to zostawałem dłużej, ale tak maksymalnie myślę, wydaje, że najdłużej byłem chyba na Hawajach. No ale po kolei poleciałem z Londynu do Bangkoku, z Bangkoku na Koh Samui, czyli na wyspę w Tajlandii. Stamtąd poleciałem do Tokio. Tokio jest przepięknym miastem i w ogóle, wiesz, świetni ludzie. Jest fajnym takim połączeniem takich jakichś tam freaków, którzy mają różne dziwne hobby. Na przykład byłem na takim koncercie dosyć ekskluzywnym, bo to też przez znajomego tam Japończyka, który... Dobrze się zaczyna, ekskluzywny. Który tam mieszka i załatwił mi wejście. Oni mają tam takie coś jak takie girls bandy, coś jak Spice Girls, tylko w dużo mniejszym wymiarze. I dziewczyny, które śpiewają w mundurkach jakieś dziwne piosenki albo grają w jakieś, nie wiem, wyliczanki na scenie w przerwie między piosenkami. I one mają fankluby i to są zazwyczaj, to są głównie faceci, którzy płacą jakieś tam pensje, płacą składki członkowskie, mają karty klubowe, muszą sobie abonamenty, muszą sobie wybrać jakby jedną swoją ulubioną dziewczynę z tego zespołu i jakby nie mogą mieć z nimi żadnego kontaktu, oprócz tego, że przychodzą na te koncerty i kupują ich gadżety. Aha. I płacą duże pieniądze naprawdę, żeby je oglądać. To są, wiesz, panowie, ja byłem na tym koncercie, to są panowie biznesmeni w krawatach, którzy mają po 50-60 lat i skaczą pod sceną jak nastolatki. I to naprawdę było przedziwne doświadczenie. Oni ich nie mogą, wiesz, dotknąć, nie mogą sobie z nimi zdjęcia zrobić, one są tam traktowane jak boginie. I takich girls bandów jest kilkanaście, jak nie kilkadziesiąt w Japonii. Wszystkie mają tam miliony wyświetleń oczywiście na YouTubie. Ale wpada w ucho rzeczywiście, jak posłuchałeś? Nie, kompletnie. Nie. Znaczy, wiesz, no, dla mnie no, język japoński i muzyka japońska taka, trochę taka jak z filmów mangi, nie? Jak te czołówki z mangi. Dokładnie, nie wiadomo o co chodzi do końca. Nie wiadomo o co chodzi, no i tam się z tym strasznie jarają. Ja przez to, że nie jestem Japończykiem, to mogłem wejść, bo tam powiedział jakby ten mój kolega właścicielowi tego klubu, że ja jestem tam mistrzem świata w siatkówce i w ogóle i mogłem wejść na backstage, zrobić sobie z nimi zdjęcie. Ono jest u mnie na Instagramie zresztą, można sobie wejść, zobaczyć, jak się tam chce wam kopać na rok do tyłu, a tak to nikt nie może tam wejść i z nimi pogadać, bo one są tam traktowane jak boginie. I naprawdę, no, a gadały po angielsku? Nie, kompletnie nic. Czyli było hada, padado, padado. Tak, no i zdjęcie. No, także to było ciekawe doświadczenie. A z drugiej strony właśnie w Tokio masz te takie, wiesz, duchowe doświadczenia typu szkoły sztuk walki, nie wiem, szkoła sumo, możesz pójść sobie na trening sumo, zobaczyć te rytuały wszystkie, które oni tam mają. Rytuały jedzenia mortadeli. Jak szedłem przez miasto wieczorem, to widziałem jednego zawodnika sumo, ten mój znajomy właśnie Japończyk mi powiedział, że to jest, znaczy to nie musiał mi mówić, no, bo to było widać, że to był zawodnik sumo, no ale tak, wiesz, no, nie myślałem, że po prostu każdy wielki, gruby facet w Japonii jest zawodnikiem sumo, no, ale on powiedział, że to jest właśnie jakiś tam znany zawodnik sumo i on, wiesz, wyszedł z knajpy i widać było, że chyba przesadził trochę z sake, tak? I tam stał oparty i sapał o barierkę. I on, no, i ten mój kumpel mówi, chcesz zdjęcie? Ja mówię, nie, no stary, no jakby, wiesz, ja też czasami no dokładnie stoję sobie przed knajpą, może nie w takim stanie jak on, ale niekoniecznie, mam ochotę na fotę, więc dam mu spokój, wystarczy mi, że go widziałem. No i te świątynie wszystkie, które są, wiesz, które są gdzieś tam praktycznie w centrum miasta, plus pyszne jedzenie, ja uwielbiam jeść. Sushi. I sushi, no sushi trochę inne niż u nas, bo
bo w Polsce i w ogóle gdzieś tam w Europie to chyba jest takie przeświadczenie, że to sushi to im bardziej udziwnione, tym lepiej, im więcej tych składników tam i więcej rzeczy jest, w tempurze, tym sosy, lepiej. Sosy, tempura i w ogóle, a tam oni mają, wiesz, sashimi, nigiri maksymalnie, jakieś mini trzy składniki, im prościej, tym lepiej, ale rzeczywiście przepyszne, wiesz, prosto z targu rybnego, świeżego, także... I z Tokio dalej? I z Tokio poleciałem do Sydney, tam byłem 3 dni w Sydney, no wiadomo, że nie da się zwiedzić tego całej Australii i na pewno będę chciał tam wrócić, bo jest to super miejsce. No Sydney jest takim wakacyjnym miastem, no bo masz praktycznie takie amerykańskie miasto z wysokimi budynkami, ładne te przepiękne, tam nie wiem, opera, tak, w Sydney, a z drugiej strony jedziesz 10 minut stamtąd i masz przepiękne plaże surferskie i taki klimat wakacyjny. Więc... I bardzo gorąco. I bardzo gorąco. No ja akurat niestety byłem w nasze wakacje, czyli w ich zimę, i było tam między 17 a 20 stopni. Ale w ichniejsze lato chyba wyszło. Tam ichniejsze lato, tam jest 40 parę stopni, więc no ale to wiesz, no idziesz sobie na plażę i surfujesz i masz generalnie wakacje po pracy. No i z tego Sydney poleciałem na Hawaje. No i... Słuchaj, ja Ci bardzo dziękuję za spotkanie. No ja Tobie również, było mi bardzo miło. Za przejażdżkę i za historię. I dzięki za zaproszenie w ogóle, ja jestem fanem, wiesz, oglądałem. Ja dzięki za przyjęcie zaproszenia, bo to nie jest taka oczywista rzecz, że ludzie, wiesz, się zgadzają, niektórzy no, zgadzają, nie przychodzą. Możemy zdradzić w sumie, że mieliśmy to wcześniej nagrywać, ale dosyć niespodziewanie trener kadry mnie powołał na wyjazd jeszcze jeden do Chicago i musieliśmy przełożyć. No, ale i tak się udało. Jesteśmy, także super.